mi się możecie od razu częstować. Słyszeliście konwencję? Raz, dwa, raz, tak mniej więcej. Powtórzę jeszcze raz. Wejście minutowe na temat. Jako pierwsze. Później 4 razy 4 wersje a cappella. Później minutowe wejście ze zdjęciami wyświetlanymi na projektorze. I później 3 razy 30 sekund, ale też nie będziemy wam przerywać, jeżeli będziecie chcieli się punchline'ować dalej. Wszystko jasne? Zasady mają... Chyba tak. Zasady mają być jasne, walka ma być czysta, tak i tam inne. Żartowałem. Papier, kamiozice. Tym zaczynamy, żeby ustalić kolejność. 3, 2, raz. Zaczyna Kurisa. Kurisa. Solar. Na raps. Lecimy na temat. Dobra, Solar, zaczynasz minutę na temat dla ciebie. Numerek od 1 do 20, żeby wylosować temat. 17. 17. 7 życzeń. To twój temat. 7 życzeń. Dobra. Świeżutko. Yo. 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 Dobra. Dobra, sprawdź jak jest teraz, zobacz. Jak ten beat im się spodobał, to ten freestyle twój też powinien się spodobać. I dobra, sprawdź, mogę cię namierzyć, bo jak ten freestyle tu jest tak świeży, nieważne. Troszkę się kurwa zaplątałem, ale wchodzę teraz domek i naciskam fire. I póki co, i sprawdź kolego, 7 życzeń, ale wszystkie mógłbym sprawdzić. Wprowadzić co jednego, żebyś przestał rapować, żebyś przestał rapować. Ej, wyższy mu to rzućcie na browar. I póki co problem jest łajzo. Wszyscy dostają za to hajs, tylko on dzisiaj robi za darmo. I póki co sprawdź to chuj. On robi to dla dobra hip-hopu. 7 życzeń, sprawdź to dziś. Nie żeby mnie wygrać, bo mam kurwa 9 żyć. I póki co napierdalam braga. Mam 9 żyć i odstrzelipuję kolejnego fraga. Masz bałagan na bani, chociaż nie jesteś w bałaganach na bani. To będziesz dzisiaj plamił scenę swoją krwią. Nieważne, nawijam salony, jakbym był ze składu Gimki. Bo mogę cię zniszczyć, yo. Mogę cię zniszczyć. I też jak chcesz, mogę trochę cię przyszczyć. Tylko dajcie mi nożyczki. Zróbcie hałas wszyscy. Koniec. Pierwsze wejście otwierające Microphone Masters po długiej przerwie. To był Solar. Edzie, dawaj numerek od 1 do 20. 18. 18. Bogate wyposażenie. Okej. Okay. Yo, raz. Okej. Yo, 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 yo. 7 życzeń, przy mnie jesteś leszczem. Po tej walce będziesz wyglądał jak 7 nieszczęść. Wiesz, w sumie ziomuś tak się kręci. Ty tu jesteś freestylowcem od 7 boleści. Wiesz, powiem tobie, nie ma hały. Padam na scenę jak 7 wspaniałych. A co do życzeń, ziomuś, to tak się kręci. Jestem jak fabuła, mam dla ciebie życzenie śmierci. Wiesz, powiem tobie, gram ziomka, jakie bogaty. Co to, bogaty ziomek tomba? I wiesz, ja tu wchodzę z dobrym rupem. Bogaty ziomek tomba dzisiaj będzie bankrutem. Ja tu wchodzę ze skincem. Wygrasz jak bankrutem, zostanie Bill Gates. I to jest w tym momencie gadka prosta. Nigdy łajzo się nie wbijesz tutaj na szczyt Forbesa, ty. I to jest teraz ziomuś gadka szybka. Mam dla ciebie życzenie jak jakaś złota rybka. Ale jak wpadam, to se pływam tu na bitach kocie. I czuję się na tym bicie tak jak ryba w wodzie. I wiesz, że tam w tym momencie więcej bandy. On tu wpadł na tą scenę i już połknął haczyk. Co do życzeń, ja tu daję wersję na scenie. Ty się skompromitowałeś na własne życzenie. Koniec! Drugi etap bez bitu. 4 razy 4 wersy a cappella. Yo. Czyli po 2 primady. A zależy, ile tam ich masz. Nie mam żadnych. Dobra. Tak się mówi. Dobra, tak gadaj dalej, czyli primady, czyli sam się wystrzelałeś. I dobra, tak. Przegram na własne życzenie, a ty przepierdolisz to, chociaż nie jesteś na własnym terenie. Yo. Ja się wystrzelałem, wpadam z rymami. Ty na scenie jak w łóżku, bo strzelasz ślepakami. Jesteś tak brzydki, ziomuś, na konkretach. Wychodzisz na miasto, nawet uliczka jest na ciebie ślepa. Dobra, morda, strzeliłem ci na ryj, faktycznie byłeś Steve Wonda. I dobra. Jadę z bitem. Byłeś Steve Wonda, przejebiesz to jak... Scolding Filipek. Yeah. Okej.
Yo. Zamknij mordę. Ja na scenie jestem tak dobry, ćwoku, że nawet Stevie Wonder by mnie miał na oku. I w sumie jak wpadam, to jest niezła śpiewka. Na tej scenie mam cię na oku, soczewka. Masz mnie na oku. Jeszcze po dwa wejścia. Dobra, widzisz jakim jesteś MC, mam cię na oku. Mufon się śmieje z takiej konwencji. I ma rację, bo pierdolę was wszyscy obecni freestyle'owcy, dlatego że nie jesteście tacy mocni. O Boże, przepraszam. To było śmieszne, hałas. Było o oczach, to musisz w tym momencie skończyć. Solar, jesteś słaby, spójrz prawdzie w oczy. Dlatego weź to skumaj, cioto, na twoje wersy nawet Slickrick przymyka oko. Ostatnie odpowiedzi. A, rozpierdalam cię zawsze, kurwo. Patrzę prawdzie w oczy, tylko jak patrzę w lustro. I póki co teraz cię beśtam, co do tamtego tematu, to jak stłuczesz lustro, będziesz miał 7 lat nieszczęścia. Ale też będziesz stłukł lustro z jego ryjem. Yo. Yo, lustro, tak? A propos lustra, ja na scenie jestem dobry. Jesteś jak lustro, więc lepiej ziom odbij. I w sumie daję skillsy. Mój rap jak lustro zawsze jest przejrzysty. Okej. Okay. Kurwa jest. Zaczynamy w takim razie trzecie wejścia ze zdjęciami. Zaczyna Solar. Dawaj, disco beat. I co tutaj, jak lecimy? Boimy? Tak, co 15 sekund dostajesz nowe zdjęcie. Okej. Dobra. Okej. Każdy rozkminia, co to jest, jego mózg padł kłopoty. A to przecież jest, kurwa, zdjęcie Edzia z roboty. I dobra, patrz, wybucham jak trotyl. I tutaj sobie frunę lekko jak motyl. I póki co, teraz kurwa, sprawdź mnie. Zaraz będziesz miał problem, zostawię ci kurwa coś na masce. I to jest tak, epce boją się mnie jak maluch stłuczek. A ja to zagram jak Kalu uczę. Jak kiedyś nawinął kurczę duże B. Nieważne ziomek, tutaj wejdę i rozkurwię cię. I dobo tak, i znowu ziomek wpadłeś w kłopoty. A teraz kurwa zdjęcie z dodatkowej roboty. To jest taka chwila. To właśnie ziomek robisz po godzinach. Po godzinach, sprawdzaj! O, a to jakaś twoja zajawka? Nie wiem, co to jest, ziomek, o co tu chodzi, ale to wygląda mi jak zdjęcie swoich pierwszych urodzin. Okej, okay. A to nie wygląda jak ty, bo ty wyglądasz jak gej. I póki co, sprawdź teraz, mogę wejść na beat i mogę cię kurwa rozjebać. I dobra, stary, wiesz coś jeszcze? I chuj mu stanął, jak pomyślał o tym bicepsie. Okej, okay, zobaczymy co na to Edzio. Edzio, pierwsze yo. Zdjęcie na ciebie. Okej. Okay. Yo. Dobra, yo. Był ten maluch, ja wam teraz powiem na beat. On do niego podchodził i nawijał. Pchamy ten syf i wiesz, że ściągnął spodnie, daje to tym bitom. Panna pyta, to jeszcze maluch czy już tiko? I wiesz, że powiem ci więcej. Jestem chory, jak to zdjęcie ty przyniesiesz, już tracisz kolory. I wiesz, że na scenie nigdy tu nie będę tłem. Czterej pancerni, ty nadal dziomuś jesteś psem. I wiesz, że w sumie stary, ja to rozkminię. Jak Winkowski zaśpiewaj o mój rozmarynie. I czaisz, powiem tobie, zgarniam. Zjadam takie cioty, teraz zdjęcie z twojej roboty. Ja tu daję freestyle. Założyli tobie ziom blokadę na skillsy. I wiesz, że kiedy wpadam, no to gram na pętlach. Twoja robota to są tylko ziomki w kamizelkach. I wiesz, że powiem tobie teraz, rzucam rapsy. Na scenie mogę być szybki jak ten diabeł tańcmański. I wiesz, że ja tu ziom ogarnę wszystko. Na takich diabłów na scenie to jestem egzorcystą. Ja tu teraz zgarniam zniwa, ty stąd będziesz uciekał tak jak stróż pędziwi. A ty wiesz, że powiem tobie ziomuś przyjacielu. Nie wiem co to jest, ale ty widzisz światełko w tunelu. I powiem tobie ziomuś, ja to gram od serca. On szedł w stronę światła, w tunelach Dejsa. Okej! Rzucam wersy, a z mordy to nadal wyglądasz jak Pershing. Okej, lecimy dalej, wejścia 30, po 30 sekund. No escape. Ale nie musisz się ograniczać do tych wejść, minimum 3. Zaczyna Solar. Ja. Dobra, tak, ej. Z tym cen, jeżeli ziomek to była moja robota, to stałem tam tylko i wyłącznie jako Zbigniew Stonoga.
i dobrze wiesz, stary, patrz, co ty, gdzie ze mnie ziomek, kurwa, się wpierdalasz, kłopoty i póki co, sprawdź, co jest grane, dobrze ziomek, wiesz, że tutaj wpadam znów wybrane. I póki co, stary, sprawdź tyle, jak w tej walce, ja tak jak Czeski, też ciebie, kurwo, ubiję. Mów mi, panie prezydent, wyciągnij wioski. Panie prezydent, jutro wrzuci kartę na Komorowski. Taki właśnie jesteś pojebany, głupi. Wrzuty z dupy, głupi. Zmiachuj z tym. Yo, yo. Yo, 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 yo. Komorowski, to jest teraz gadka prosta. On pytał Komorowskiego, czy spalimy wąsa. I wiesz, że władasz tak poprawną polszczyzną, jakby Komorowski był twoim polonistą. I wiesz, że kiedy wpadam, to gram na lupy. Usiądź, weź krzesło, Paweł Kukiz. Ja tu wchodzę z patentem, tylko ja ziom na tej scenie będę prezydentem. Jaki Zbigniew Stonoga, wchodzę tu z tym bitem. Jak ty wygrasz bitwę, to w tym wywężę spisek. I wiesz, że ja tu ziomie teraz wpadam z rymami. On jest jak Dibbler, bo lubi dostawać pałami. Zmiana. Dobra, było Komorowski, tak? Dobra, było Komorowski, no to teraz sprawdź mnie, sprawdź mnie. Proszę nawijać palcze. Dobra, stary, sprawdź, dzieciaku. No dobra, 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 zaprosimy cię do pałacu. I teraz sprawdź, mogę rozpierdalać do pałacu, ale nie wezmą cię już do Freestyle Palace. I póki co sprawdź, dacie radę, wygra ze mną jak do Freestyle Palace. Wejdziesz razem z Bośniakiem. I to jest tak, ja tu daję na rapach. Ty, ten ziomek to jest rapera, atrapa. Ja na luzie lecę i się nie bawię w palce. Chociaż jak trzeba, to złożę je zawsze. Sprawdź mnie, to nie jest kurwa mój fakt, to jest nasz inny fakt. A ty o niego dopiero walczysz, mało lat. Yo, 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 yo. Dobra. Komorowski, ziomuś, rzucam bez wiedzy. Z drapu nie wyżyjesz, lepiej weź sobie kredyt. Ty wiesz, że powiem tobie, ziomuś, gram to grubo. Jak on ma z drapu wyżyć za 2000 brutto. I wiesz, że powiem tobie, ziomuś, rzucam te wersy. Tylko ja na scenie jestem tu prawdziwym MC. Kiepsko wyglądasz, wiesz, to skumaj, przyjacielu. Lepiej uśmiechnij się do zdjęcia, solar modelu. Ja tu wchodzę z patentem, lepszym modelem już od ciebie jest Pejter. I wiesz, że wbijam na mikrofon, to jest złamas. Coś tam, ziom, gadałeś o jakimś Freestyle Palace. Ziom, nieważne, rzucam na zajawki. Słyszałem, że trenowałeś i sobie wróciłeś na ustawki. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Wróciłem. Może i wróciłem, dobra. Dobra, nie wróciłem na żadne ustawki. Nie wiem, kto słyszałeś taką famę. Po prostu wyszedłem z domu i pofreestylowałem. To jest twoje życie, ty się zajmujesz od kurwa 7 lat bez przerwy. I wygryzasz na tym zęby. A ja to pierdolę, ziomek, i tu sobie fruwam. Co miesiąc mam dobry przelew z YouTube'a. Mam dobry hajs z koncertów, a ty co masz? Dobrą koszulkę od jakiegoś sponsora. Tyle masz, kurwa, z tego freestylu. Ja tu wchodzę i rozpierdalam, ziomek, sobie na majku. Nawet jeżeli na wolno ciebie nie zmiażdżę, to i tak zarabiam więcej. I to jest straszne dla ciebie. Co mam z BBW? Ja ci powiem pokrótce. Co mam z freestylu, łaku? Pas na półce. Ja to daję na beat, a ciebie wkurza do dziś, że nie macie go wy? I co mi na to powiesz, ziomku, jak wbijam na mikrofon, gram ten dobry oldschool. I wiesz, że na tym bicie to mam niezły ubaw. Zgarniam to ze sceny, nie muszę brać tego z YouTube'a. I wiesz, że kiedy wpadam, to tu gram na majkach. Jestem tak dobry, że nawet Juliusz Cezar da mi lajka. I czaisz, to jest teraz niezła zwała. Jak i YouTube, ty tu tylko walisz po kanałach. Zmiana, ja już mam, nie liczę czasu, wymieniacie się, kiedy uznać to za stosowne. Yo, 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 yo. Masz pas na półce i myślisz, że jesteś lepszy, a myśli tak twoja matka, jak ci co miesiąc odkopsuje od pensji. I dobra, patrz, okej, chłopaku, co ty masz, kurwa, z tych pasów? I póki co sprawdź, i póki mówię to dla ludzi, a jak chcesz, to ten pas mogę na szyję ci zarzucić. I póki co sprawdź, mogę tu trąbić, nie wiem, znowu wraca, kurwa, do nas ten Koldi. I Koldi, Koldi, mam tutaj zimny swag, a ty wyglądasz jak jakiś dziwny swag. Nie wiem, on jakiś dziwny jest, trochę się zaplątałem. Ale i tak, ziomek, przejebałeś. I przejebałeś nawet jeżeli nie w tej bitwie, to w życiu. Tak to wygląda. Yo, bez kitu, ja mam pas i w sumie mam tą kulturę. Ja mam pas, a ty na rapera jakoś nie pasujesz. I to jest właśnie z ziomuś przerąbane. Na tej scenie to ci zrobię zaraz pasowanie. Mam tak dobry freestyle, ziomuś, na podkładach. Powinienem mieć więcej pasów niż pieprzona autostrada.
I to jest właśnie ziomuś dobra rozkmina. Obronię ten pas, tak jak ciągła linia. I w sumie to jest właśnie w tym momencie dobre. Edzio wpada na tej scenie i ziom zawsze jest w formie. I wiesz, że zjadam w tym momencie cię koleś. Mogę skończyć, bo w tym wejściu już nic nie nawinąłeś. Dobra, tak to jest. Masz ten pas, ale wszystkie te patenty są passé. I dobra, stary, tutaj cię nie kupię. Masz czerwony pasek, kurwa, ziomek na dupie. I póki co, sprawdź to draniu. Ma czerwony pasek na dupie, jak jego stary wraca po zebraniu. I póki co, sprawdź mnie, tak to bywa. Jeszcze 3 bitwy temu chciał, żebym mu kupował piwa. A dzisiaj jest przewieziony MC pełnoletni. I to jest tak. Okej, stylu, przyszedłeś tutaj z karteczką, że możesz wejść od rodziców, czy nie? Ja tutaj rozgórwiam cię! Yo! Wywiadówka, powiem tobie jedno, stary. Poszedł do szkoły, żeby dać świadectwo wiary. I wiesz, że powiem tobie, weź się nie żal. Rzucam takie wersy, że nawet tał nie dowierza. Więc kiedy wpadam, to mam w tym momencie więcej patentów. Co to ma być? Freestyle'owiec poziom medium? Takie krótkie zmiany? Jakie chcecie? Okej. No dobra, no to ja wchodzę i się wbijam. W sumie się nie dziwię, ziomek, że kurwa już nie chcesz nawijać. I póki co, stary, dalej tą drogą podążam. Więcej nie nawijaj i się nie pogrążaj. Jesteś tu niechciany jak niechciana ciąża. A ja mam rymów orszak i wpierdolę cię jak ostatnio w Krynicy morskiej dorsza. Bo sobie byłem w Krynicy, robiłem płytę i myślałem sobie, że to życie mi tu leci gites. I żaden Edzio mi po głowie nie chodził, a ja jemu chodzę od tych 18 urodzin. I pisał te mancze i dzisiaj też zawsze ciągle rozpinał jak z Solarem zawalczę. I dzisiaj tutaj spuścił te wszystkie ścierwa z kartki. Dla mnie jesteś ziomek taki marny, mój styl jest lapidarny. Bo mam fajne flow i fajne punchline'y. Jak przesiądę do kartki, to cię kurwa rozpierdalam. Jak przesiądziesz do kartki, to co, dostajesz hałas? Yo. Okej, okay, yo. Zjadłeś dorsza, możesz w tym momencie gdybać. On coś tam niby nawijał, ale mnie to ryba. Bo kiedy wpadam do klubu, to tu zbijam piątki. Walka z takim łokiem dla mnie to skok przez płotki. I wiesz, że w sumie, że muś tak to leci. Jest jak płotka, bo strasznie się rzuca w sieci. I wiesz, że powiem tobie, ziomuś, to jest szybkie. Było. Jestem jak ryba, bo na wolno to zawsze mam ikrę. Dawajcie jeszcze po jednym wejściu. Dobra. I zaraz chcemy do publika. Mówisz, ziomek, że masz ikrę, ale w spodniach masz nic sana mikrę. I póki co, stary, ty bandyto, nie żaden maluch i nie żadne kurwa tyko, wiesz? I teraz tak, pojadę mu po spodniach, co ma w majkach, dobra japońska technologia. Nabijam pancze od lat, a ty się wypalasz jak jakaś pochodnia, dawaj. Ostatnio powiedz, Edzio. Yo. Japońska technologia, ja tu gadam na proście. Po tej walce to ty będziesz miał japonki na mordzie. I wiesz, że w sumie w tym momencie weź to obczaj. Ma japonki na mordzie, do tego klapki na oczach. I wiesz, że powiem tobie, gram na mikrofonach. To co ja wyrabiam na bicie, to dla niego Japonia. I wiesz, że kiedy wpadam, to jest właśnie ciśnij. Zrobię ci tu kraj kwitnącej wiśni. Albo coś tam, ziomuś, okej. Jakiej wiśni? Zrobię ci tu śliwę pod okiem. Okej! Jak wam się podobała pierwsza bitwa Microphone Masters? Zdecydowanie było to zderzenie dwóch światów. Werdyktów z jury nie ma żadnych, wy oceniacie, więc powiedzcie, czy według was lepszy w tej walce był Solar? A może lepszy był Edzio? Jeszcze raz dla pewności, Solar? Czy Edzio? Każdy ocenia sam. Dziękujemy wam bardzo za bitwę i zapraszamy na kolejną.